pracy, jako przecież osoba bezpartyjna i stosunkowo młoda, jak na taką funkcję. Do trzeciego wyniku został Marek Borowski, Andrzej Olechowski, no to wydaje się, że nie, wtedy nie przyniosłem moim wyborcom. I będzie taki czas na to, żeby Piotr Buzioł znowu powalczył o pierwsze miejsce podium, a to będą na pewno wybory samorządowe 2018. A czy wybory parlamentarne, czas pokaże, gdy parlamentu ma sens, to jeszcze nie jest przez nic. Parlamentu ma sens wtedy, jeżeli ma się możliwość zmiany cząstki naszej rzeczywistości. Ja na dzień dzisiejszy nie mam takiego przekonania, że będę miał wpływ na tą zmianę. W związku z powyższym też nie ma powodu, żebym kandydował w takich okolicznościach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Buzioł był naszym gościem. Dziękuję. O 7.40 Witold Waszczykowski z nami, a o 8.00 Jolanta Pienkowska, Renata Grochał, Michał Szumczyński. A teraz już informacje. Jolanta Pienkowska. To jest powtórka. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 4. Trzeba też pamiętać, że zawsze będzie tak, że nikt nie jest w stanie stworzyć takiej książki, takiego elementarza, który by odpowiadał wszystkim, bo metod nauczania jest wiele. Ale właśnie metod nauczania jest wiele. A myśmy się na jedną program nocny, radia Koncita. Proszę nas słuchać, z nami być, nie zdradzać nas. Chciałbym jest tym święć. Bardzo przepraszam, ale ja jestem ruchliwa. Tutaj troszeczkę o tej galerii dużo mówiliśmy dzisiaj. I Tadeusz Kantosz. No i że po prostu te polskie galerie się tak błaźnią. I ta dzika Kryśka i ten... Dzień dobry Państwu, poranek radia Tok FM. Z nami Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą Piotr Kusioł... Program, proszę Państwa, nocny. Jeśli PiS wygra wybory, oczywiście. No to muszę powtórzyć, co powiedziałem też przed chwilą, że jak Bóg da i partia pozwoli. A jak Bóg da, partia pozwoli i prezes, czy pani wiceprezes, czy... Program nocny. Nic nie jest przesądzone, oczywiście jestem w szerokiej drużynie pani Beaty Szydło. Jest to oczywiste, że specjalizuje się w sprawach międzynarodowych, czyli można zakładać, że jakieś szerokie karze jest. Ale to kiedyś się mówiło, jak daj prezes pozwoli, a teraz już wszyscy się przyzwyczaili, że to panie wiceprezes pozwoli. W Polsce nie ma tradycji tworzenia gabinetów cieni, w związku z tym nie ma takich nominacji z góry na długo przed wyborami. Na razie mamy tradycję tworzenia programu, tworzenia grup ekspertów, grup wsparcia dla przyszłego lidera, czy przyszłego premiera, czy przyszłej pani premier. No i w tej konwencji pozostaniemy praktycznie do października. Ja tylko dopytam, bo chodzi mi o to, czy jest w partii już takie przekonanie, że to Beata Szydło podejmuje te kluczowe decyzje, czy jednak cały czas Jarosław Kaczyński, czy to jest tandem? Myślę, że wspólnie. Ja nie jestem, oczywiście nie należy do danych gremiów kierowniczych Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że tutaj jest współpraca. To zapytam jeszcze, bo to jest ciekawy tekst Michała Szulczyńskiego w dzisiejszej Rzeczpospolitej, który będzie naszym gościem za 20 minut. Ale on zadawał pytanie, czy w PiS nastąpiła zmiana retoryki, czy zmiana linii partii? Jaki pan to jest egzegeza, która mnie nie interesuje. To są wydumane kwestie. Prawo i Sprawiedliwość przez lata było demonizowane, a jeszcze tym bardziej w ramach Prawa i Sprawiedliwości był demonizowany pan premier Jarosław Kaczyński. I to są wydumane kwestie, na które ja nie zwracam uwagi. No to przejdźmy do konkretów, bo dzisiaj Bronisław Komorowski jest w Berlinie. To taki symboliczny koniec jego polityki zagranicznej. Dziś może w jakiś sposób się dokonuje. Fortunną wizytą, dlatego że... Dlaczego? Wizyta w Berlinie oczywiście sama w sobie nie jest złą, natomiast ma tam honorować też Stauffenberga, który nie jest postacią dla nas złotą korzystną. Poza tym też mit Stauffenberga przez Niemców jest w tej chwili wypaczony. Jest przejęty przez niemieckie lewactwo. Ja byłem w tamtym roku w Berlinie w ramach delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i również Niemcy nas zaciągnęli do muzeum Stauffenberga. No i to muzeum jest skręcone w kierunku lewactwa. To jest muzeum badania... A co to znaczy, jak muzeum skręcone w stronę lewactwa? To jest muzeum badania no właśnie prawicowych tendencji, odchyle. Stauffenberga? Tak. Ja czas na działam wyszedłem wtedy po prelekcji, jaką tam usłyszałem. Stauffenberg nie jest postacią, która jest zasłużona z tego względu, że ponieważ planował zamach na Hitlera nieudany. Natomiast w relacjach do Polski był człowiekiem wrogim, skrajnie wrogim. To właśnie to wyjaśnimy naszym słuchaczom, bo w 1939 roku, jeszcze przed rozpoczęciem wojny, przed wrześniem,
wypowiadał się fatalnie na temat Polaków. To jest wszystko prawda. I pewnie gdyby jego zamachowcy ją przejęli władzę, to polityka Niemiec wobec okupowania Polski by była dobra. Zgoda. Ale jednak to był człowiek, który chciał obalić Hitlera, no. No ale obalić, żeby obalić jakoś po to, żeby prowadzić tą samą imperialną politykę, tylko troszkę inny sposób, prawda? Więc dlatego uważam, że my nie mamy podstaw tego, żeby go respektować, świętować. No dobrze, ale jak pan w ogóle ocenia politykę prezydenta Komorowskiego czy Platformy wobec Niemiec? Czy coś nie należy zmienić? No, przez wiele lat mówiłem, że była to polityka wasalna. W dalszym ciągu podtrzymuję to. Była to polityka podporządkowania się całkowicie, tak jak w PRL-u ambasadorowie mieli polscy instrukcje, jakby gdyby co, to dzwoń do ambasady radzieckiej, to przez ostatnie 7 lat nasi ambasadorowie mieli patrz, jak głosują Niemcy. I to była polityka po prostu zła dla Polski, dlatego że... Ale w jakiej sprawie myśmy ponosili straty w tym, żebyśmy w sojuszu, jeżeli dojdziemy do tego, że rzeczywiście tak było? Bo na przykład w sprawie wojny w Iraku czy Afganistanie to prowadziliśmy kompletnie inną politykę. No, ale to było wcześniej. Wcześniej rząd Platformy to podtrzymał. Nie, rząd Platformy wyszedł z... No, wtedy, kiedy i Amerykanie. Nie, rząd Platformy wyszedł przed wyborami amerykańskimi. W październiku 2008. Może Amerykanie też się wycofali? Nie, Amerykanie błagali nas. Ja byłem w tym, pracowałem w MSZ-cie, prawda? Byłem jeszcze w tym rządzie. Amerykanie nas błagali, mówili, zostańcie jeszcze kilka miesięcy, dajcie nam spokojnie odbyć wybory prezydenckie, zrobię wam paradę zwycięstwa w Bagdadzie, wyjdziecie z honorami, ze sztandarami, tylko nie róbcie nam tego w czasie wyborów prezydenckich. Nie, na kilka tygodni w październiku 2008 roku rząd Tuska zdecydował się wyprowadzić całkowicie wojska z Iraku. A to źle, że wyszliśmy z Iraku wtedy? Że obiecał, źle dlatego, że obiecał to doktrynalnie w czasie kampanii wyborczej. Nie interesuje nas to, nie, bo nie. Można było oczywiście wyprowadzić wojska, bo ta wojna była niepopularna w Polsce, tylko trzeba było to zrobić w sposób politycznie korzystny dla nas. Natomiast wyprowadzając na kilka tygodni przed wyborami amerykańskimi, dano jasno wyraźnie sygnał Amerykanom. Ktokolwiek wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, nas to nie interesuje, prawda? Ale nie zauważyłem, żeby w kampanii amerykańskiej ktoś zauważył, że Polacy wyszli z Bagdadu. Pan już tego nie pamięta, pan już tego nie pamięta, natomiast w tamtych latach było to zauważalne. Dzisiaj po latach wiemy dlaczego, no bo współpraca z Amerykanami była traktowana przez Sikorskiego jako murzyńskość. Natomiast dzisiaj po latach już tego to wiemy. Skąd ten antyamerykanizm tego rządu. Natomiast wracając na administrację republikanów, kiedy dokonywała się zmiana w USA i miał wygrać Barack Obama? Natomiast wracając do... To nie chodzi o tą czy inną administrację. Ale Obama to było, wyjdźmy z Iraku. Nie, to nie chodzi o to stawianie administracji. Chodzi o współpracę po prostu generalną. Nie stawianie się po tej czy po innej. Natomiast wracając do tego głównego pana pytania z parę Niemców. No, nasze interesy niestety w niektórych kwestiach kolidują. No, na przykład kwestia polityki energetycznej, polityki klimatycznej, prawda? Polityki wobec Rosji, polityki wobec regionu, transport, prawda, i tak dalej. No i tutaj to nie chodzi, żeby toczyć jakąś wojnę z Niemcami, prawda? No, ale żeby były te stosunki jakoś minimalnie partnerskie, biorąc pod uwagę nawet oczywiście różnice potencjału między nami a Niemcami. Nie było czegoś takiego, po prostu podporządkowano się całkowicie. Ale na czym polega to podporządkowanie? Gazociągu północnego. No po prostu akceptowanie całkowicie niemieckiej polityki na przykład w Unii Europejskiej. Koncepcja niemiecka rozwoju Unii Europejskiej była akceptowana. Na przykład dzisiaj mamy sytuację taką, iż patrzymy na kryzys grecki, ale to jest tak naprawdę kryzys euro, waluty euro, która została wprowadzona w sposób bezmyślny na obecnie w Grecji czy w ogóle? Nie, w ogóle w Europie, która została sztucznie ideologicznie wprowadzona na obszar niezrównoważonego rozwoju, ponieważ mamy do czynienia w Unii Europejskiej z bardzo silnymi, mocnymi gospodarkami, takie jak właśnie Niemcy, Francja, Benelux i słabymi relatywnie jak Grecja, Portugalia. Ale Słowacja, Słowenia, Malta, Cypr, Litwa, Estonia są zadowolone z tego, że mamy. No dobrze, bo duzi są zadowoleni i mali się są zadowoleni. No nie wszyscy. W rezultacie każdy ekonomista panu o tym powie, nawet w wspomnianych podsłuchach Marek Belka też to opowiadał, że wtedy, w takiej sytuacji, kiedy jest wspólna waluta dla tak zróżnicowanego obszaru, powinien istnieć centrum polityczno-decyzyjne, które reguluje taką walutę. Ale zgodzi się pan z tym, że to Niemcy są niezadowoleni, że nie ma takiego centrum, więc ta Europa euro i Niemcy, nie jest Europą niemiecką, bo oni mówili, zróbmy Unię Fiskalną. I Niemcy prą do tego właśnie Unii Fiskalnej, Bankowej, te wszystkie dwupaki, sześciopaki. I
to jest, w tej chwili jest ten proces trochę zahamowany oczywiście, bo wiele państw się sprzeciwiło temu, ale jeszcze kilka lat temu, 2-3 lata temu byliśmy pod tą presją wielką, aby do waluty dołączyć tak po prostu politycznego suwerena, a więc stworzyć takie polityczno-finansowe centrum europejskie, które by tą walutą dyrygowało, podporządkować stopy procentowe, ujednolicić podatki również w Unii Europejskiej. Z naszego punktu widzenia dla naszej gospodarki rozwijającej się ciągle jest to proces niekorzystny. No ale to możemy nie wchodzić do strefy euro. No ile rozumiem? Nie wchodzimy. Ale to z tą drugą, jeżeli nie wchodzimy, to czemu apelować, żebyśmy nie wchodzili? Dlatego, że ten rząd, no tak, no przecież wczoraj nawet sam prezydent Komorowski wspominał, że wbrew temu, co rząd ostatnio od kilku dni się broni, mówi, że nie ma żadnych takich zakusów, prezydent Komorowski wspomniał, że tak, trzeba, jak najszybciej. I nawoływał, domagał się to na spotkaniu z ambasadorami, jak najszybciej strefy euro. Ten rząd przez całe lata. No wczoraj też premier Ewa Kopacz mówiła wyraźnie, na pewno nie w ciągu pięciu lat. Ten rząd przez całe lata tworzył taki proces do dołączania się do strefy euro. Temu patronował Tusk, już nie chcę wspominać tam jego wystąpień na forum ekonomicznym w Krynicy przed laty, ale ten rząd wchodził. Przed kryzysem. Ten rząd, no nie, to już było, to już kryzys jest w 2009. Ten rząd wchodził w ten proces dostosowania się do strefy euro, przyjmował te wszystkie koncepcje sześciopaków i innych unii bankowych i tak dalej. Sam Tusk, idąc do Brukseli, prawda, na 1 grudnia ubiegłego roku, zapowiadał, że jego sztandarowym priorytetem jest doprowadzić do tego, że Polska wstąpiła do strefy euro. Ale Zyta Gilowska w 2006 roku mówiła, wejdźmy jak najszybciej. W 2007 roku mówiła, niech to się stanie do 2012. To był czas. To był w innych czasach Donald Tusk mówił o wejściu do strefy euro. No nie, to już mówił od początku do końca, cały czas mówił to samo. No dobrze, ale to fundamentalnie pan i PiS są przeciwne obecności w strefie euro, czy teraz, póki strefa euro ma problemy? To jest dobre pytanie. Pewno trzeba będzie zadać się Polakom dziś za jakiś czas, dlatego że dzisiaj nie ma odpowiedzi na to pytanie, czy strefa euro w ogóle się uratuje, czy ta waluta przetrwa, ponieważ rozwiązanie kryzysu greckiego może iść dwoma ścieżkami. Jedna to jest gospodarcza, czyli wyprowadzić Grecję ze strefy euro, nie z Unii, ale z strefy euro, wprowadzić tam walutę przejściową, być międzynarodową i tak dalej, i pozwolić temu krajowi odbić się. Ekonomiści mówią, że za 3 lata ewentualnie po takim wyjściu Grecja mogłaby stanąć na nogi i zacząć przynosić dochód. A drugi proces to jest ideologiczno-polityczny, który jest w tej chwili proponowany. Czyli za wszelką cenę trzymać Grecję w strefie euro, no bo to jest ideologia, bo obawa jest, że to będzie efekt domina, jeśli wyjdzie Grecja, to może ktoś inny, bo jednak jest to utrata twarzy przez polityków zachodniej Europy, którzy stawiali na ten ideologiczny proces projekt euro. A gdyby pan był teraz w naszej dyplomacji, ktoś pyta pana o zdanie w Europie, to co? No to już mówię właśnie. Ale wypchnąć ze strefy euro, czy utrzymywać? Wypchnąć, to jest w interesie Greków. To jest wyjście ze strefy euro w tej chwili. Natomiast Grecy mają świadomość, że Cypras wie o tym, że dla Europy Zachodniej jest to projekt ideologiczny. I on gra tym. I on w takim razie uważa, że jeśli jest to projekt ideologiczny, to Europa będzie płacić na Grecję. No i on perfidnie gra tym, mając tą świadomość, gra tą kartą. Bo pan wspomniał, że za jakiś czas trzeba by było zapytać Polaków o zdanie w sprawie euro. To rozumieć pan pod tym referendum? No, myśmy mieli referendum w 2003 roku na temat wejścia do Unii Europejskiej, które również mówiło o tym, że wchodząc do Unii Europejskiej kiedyś przyjmiemy euro. No ale to referendum już było ile? 11-12 lat temu, prawda? I jeśli będziemy rozważać wejście do euro, to też za, no nie wiem, no na pewno nie mniej niż 5 lat, nawet więcej. Czyli to będzie jeszcze za kolejny okres czasu. Więc to jest dobre pytanie. Trzeba się zastanowić, czy w takim razie wobec radykalnych zmian, jakie jeszcze mogą nastąpić w następnych latach, my będziemy wchodzić czy rozpatrywać kwestię euro tylko w oparciu tamtych starych traktatach, o których żeśmy decydowali w 2003-2004 roku, czy będzie to już na tyle nowa sytuacja, nowa jakość w Europie, że trzeba będzie ponownie zapytać Polaków. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jak pan wie, wczoraj nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli rozbieżne opinie, bo
tak jak powiedziałem, ta decyzja będzie za wiele, wiele lat i w zupełnie zmienionej sytuacji geopolitycznej i być może będzie wymagała rzeczywiście zapytania Polaków. No to jeszcze pytanie o te Niemcy. No, to jak przekonać ich, żeby oni byli lepsi dla Polski, jeżeli teraz tam żyli? Otwarcie rozmawiać na ten temat z Niemcami. My otwarcie rozmawiamy i ja miałem okazję rozmawiać z ambasadorem niemieckim kilka razy i wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, również pan Krzysztof Szczerski miał okazję rozmawiać z ambasadorem francuskim, niemieckim. Trzeba o tych interesach wzajemnych się informować i dogadywać, mówić tutaj. Tutaj nie ma żadnej wojny, po prostu trzeba opowiadać szczerze, gdzie te interesy kolidują, gdzie one są sprzeczne. Są sprzeczne na przykład w kwestii bezpieczeństwa Polski. Niemcy na przykład bezwzględnie uważają, że wzmocnienie wojskowe Polski to jest konfrontacja wobec Rosji. Dla nas jest to absolutnie nie do przyjęcia. Uważamy, że to słabość kusi, a nie obecność wojskowa NATO w Polsce będzie konfrontacją wobec Rosji. Odwrotnie, brak obecności wojskowej. Ale Niemcy są też w sporze z Amerykanami, nie tylko z nami. Amerykanie być może byliby gotowi wysłać tutaj więcej. No, ale to nas to interesuje, żeby to Niemców przekonać i o tym trzeba otwarcie mówić, że od lat jesteśmy w sporze o bezpieczeństwo Europy Środkowej z Niemcami. Byliśmy w 2010, kiedy negocjowaliśmy nową koncepcję strategiczną NATO. Wtedy też Niemcy uważali, że jeśli chcecie więcej zabezpieczeń, to jeszcze bardziej wciągnijcie Rosję we współpracę. No to oznaczało jakieś kondominium nad Europą Środkową, prawda? Byliśmy w sporze z nimi na temat tarczy antyrakietowej, bo chodziło o obecność amerykańską. W ogóle Niemcom się nie podoba, że obecność amerykańska może być jeszcze utrzymana albo nawet wzrosnąć w Europie. Także no tutaj jest spór, ale to jest spór po prostu dyplomatyczny, który trzeba rozstrzygać, rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Właśnie trzeba rozmawiać. Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Za chwilę Jolanta Pilkowska, Renata Grochal, Michał Szubrzyński, a teraz oczywiście informacje. To jest powtórka.
Masz pomysł na pierwsze śniadanie? Bardzo lubię grzyby, które są poddawane procesowi marynowania, czyli takie z octem też są właśnie pyszne, ale taka wersja z patelni, czyli na gorąco, że przed chwilą się jeszcze robiły, a potem ciach od razu na talerz, wygrywa. 3% listek bobkowy, ziele angielskie i to wszystko, i sól. Dopieprzyć, dosolić, śmietany dodać na końcu i to jest najprostszy, najlepszy sposób. Maślak na pierwsze śniadanie. Tok FM. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Piotr Maślak. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Filip Kekusz. Banki w Grecji będą zamknięte do końca tygodnia. Utrzymano też limity wypłat z bankomatów. Z kolei wybitni ekonomiści wzywają Europę do zmiany kursu wobec Aten. Ostro krytykują dotychczasowe działania Trojki i Angeli Merkel. Premier Rumunii wrócił do kraju. Wyjechał, gdy prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne, ale twierdzi, że chciał po prostu leczyć kolano. W Grecji będą zamknięte do końca tygodnia. Utrzymany zostanie też limit 60 euro wypłaty z bankomatu dziennie, podała państwowa telewizja. Potwierdzają się więc nieoficjalne informacje. Wcześniej planowano, że w czwartek oddziały banków zostaną już otwarte. Rząd w Atenach na początku zeszłego tygodnia wprowadził kontrolę przepływu kapitału w sektorze bankowym i nakazał władzom banków, by zamknęły swoje oddziały. Z kolei 5 wybitnych ekonomistów, wśród nich Thomas Piketty, Jeffrey Sachs i Heiner Flassbeck, opublikował list otwarty do Angeli Merkel w sprawie Grecji. Piszą w nim, że surowe działania Unii Europejskiej, a przede wszystkim Niemiec, doprowadziły do katastrofy finansów publicznych Grecji. Dodają, że właśnie kanclerz Niemiec będzie winna, jeśli Europa nie skoryguje swojej polityki wobec Aten. I przytaczają liczbę. 40% greckich dzieci żyje teraz w ubóstwie, a bezrobocie w kraju sięga 50%. Ekonomiści wzywają Merkel, a także władze Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisję Europejską, bo obecne propozycje wierzycieli to jak prośba, by Grecja przyłożyła sobie pistolet do skroni i nacisnęła spust. Kurdyjscy bojownicy odbili z rąk dżihadystów z państwa islamskiego miasto Ain Issa na północy Syrii. Informacje podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Właśnie to miasto w ostatnich tygodniach przechodziło z rąk do rąk. 2 tygodnie temu przyjęli je Kurdowie. W poniedziałek po mocnej ofensywie znowu wkroczyli dżihadyści. Kilkadziesiąt godzin później musieli się wycofać. Ain Issa leży 50 km na północ od Raki, która uznawana jest za stolicę kalifatu utworzonego przez państwo islamskie. Miasto jest też przy strategicznej autostradzie prowadzącej ze wschodu na zachód kraju. Premier Rumunii Viktor Ponta wrócił do kraju. Nie było go tam blisko miesiąc. W tym czasie przeszedł operację kolana w Turcji. Jednak jego wyjazd nastąpił w tym samym czasie, w którym prokuratura oskarżyła szefa rządu o korupcję, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy, gdy był prawnikiem i posłem. Premier nie odpowiedział na pytania dziennikarzy po przylocie do Bukaresztu, ale na jego profilu na Facebooku pojawiła się informacja, że obejmie obowiązki od czwartku. Na początku czerwca Ponta po raz kolejny wykluczył swoją dymisję, twierdząc, że jest niewinny. Zarzucił też wymiarowi sprawiedliwości nadużycia.
Tunezyjski rząd buduje potężny mur wzdłuż granicy z Libią. Chce w ten sposób ograniczyć przedostawanie się do tego kraju bojowników z państwa islamskiego. Konstrukcja o długości 500 km ma być gotowa do końca roku. Tunezja chce też w ten sposób chronić swoich turystów. Decyzja o zbudowaniu muru zapadła blisko 2 tygodnie po zamachu na plaży w Susie. Mężczyzna powiązany z państwem islamskim zastrzelił wtedy 38 osób. Wcześniej przeszedł szkolenie w obozie islamistów w Libii. Słuchasz informacji TOK FM. 622 projekty za 50,5 miliona złotych zrealizuje Warszawa w ramach nowego budżetu partycypacyjnego. Sukcesu partycypacyjnego nie było. Nad projektami głosowało nieco ponad 172 tysięcy mieszkańców, zaledwie 5,5 tysiąca więcej niż w zeszłym roku. Co ciekawe, warszawiacy w tym roku mniej chętnie niż w zeszłym wybierali zwycięskie projekty przez internet. Tomasz Pęska. Być może znaczenie miała większa dostępność papierowych kart. Inna sprawa, że padło sporo głosów nieważnych, nieco ponad 20 tysięcy. Z jakiego powodu? Na przykład nieważna karta do głosowania albo niepotwierdzony link do głosowania. Tłumaczyła oszczędnie Urszula Majewska z Centrum Komunikacji Społecznej. Najwięcej projektów przeforsował Mokotów, 81, najmniej Wesoła i Wilanów, po 13. W każdej dzielnicy wiele dotyczyło ożywiania przestrzeni publicznej. Przeszło kino plenerowe na Placu Grzybowskim na przykład, przeszły potańcówki na Placu Narutowicza. Tam nikt się nie zatrzymuje, bo właściwie nie ma po co. Będą organizowane potańcówki w stylu retro. Cieszy się Grzegorz Walkiewicz z Warszawy Obywatelskiej. Architekt krajobrazu Katarzyna Łowicka zauważa jednak, że wyceny stosowane przez urzędników często są dla mieszkańców nieczytelne. Na przykład ja miałam jedyną podpowiedź, że plac zabaw dla dzieci kosztuje duży, 200 tysięcy, tam mały, załóżmy 100 tysięcy. Powinno być więcej szczegółów. Ratusz na wykonanie zwycięskich projektów ma teraz rok. Tomasz Pęskę, TOK FM. Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy, który ma pomóc zadłużonym w obcych walutach. Z propozycji będą mogły skorzystać osoby, które z powodu skoków kursów walut znalazły się w najtrudniejszej sytuacji. Projekt zakłada, że różnica między wartością kredytu przeliczoną na złotówki w dniu jego zaciągnięcia, a wartością tego samego długu w dniu przystąpienia kredytobiorcy do programu zostanie podzielona na pół. Jedna część zostanie kredytobiorcy umorzona, druga zmieniona na kredyt nieobciążający hipoteki. Ale jak mówi posłanka Platformy Krystyna Skowrońska, z programu mogą skorzystać tylko ci, którzy zaciągnęli kredyt na jedno mieszkanie. Jego powierzchnia nie może przekraczać 75 metrów kwadratowych. W przypadku domów będzie to 100 metrów. Od dnia wprowadzenia tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, których wartość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia przekracza 120%. Są to osoby najbardziej narażone na możliwość zaciągnięcia pętli kredytowej. Skowrońska zapowiedziała, że w kolejnych latach obowiązywania programu będą mogły z niego skorzystać te osoby, u których różnica pomiędzy wartością kredytu a obecną wartością nieruchomości jest mniejsza niż 120%. Program ma obowiązywać do 2020 roku. Pogoda. Burze w ciągu dnia będą przechodzić przede wszystkim na południowym wschodzie kraju, ale w całej Polsce możliwy też przelotny deszcz, nieco przejaśnieni na wybrzeżu i zachodzie, a na termometrach 19 stopni w Trójmieście, Gdańsku i Toruniu, 20 w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi, 21 w Warszawie, 22 w Kielcach, 23 w Krakowie i w Lublin. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Z nami Renata Grocha, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Jolanta Plikowska, TV24, Biznes i Świat. Dzień dobry. Michał Szudrzyński, Rzeczpospolita. I Monako. Czyli i Monako. Właśnie, to zacznijmy od tego Monako, bo to ciekawa rzecz się stała. Piotr Buzia wzywał Pawła Kukiza do tego, żeby przeprosił za Monako, ale prawdę mówiąc miał wrażenie, że on tak idzie z szablą na czołgi i to się źle dla niego skończy chyba dzisiaj. Ale dla kogo? Dla Buzia? Dla Buzia, tak, póki co. Tylko czy to się źle nie skończy dla Pawła Kukiza, no jeżeli po kolei rzeczywiście, tak jak mówi Piotr, Buzia będzie odcinał swoich zwolenników, którzy odezwą się w jakiś sposób niekonsultowany z szefem i zostaną zbanowani, jeżeli tak to się mówi, w świecie wirtualnym. No, nie byłoby dużym problemem, gdyby zostali zbanowani na Facebooku albo na Twitterze, gorzej jak nie zostało miejsca na listach, no bo to jest problem. Znaczy, kto tam zostanie niedługo w tej partii Pawła Kukiza? Pawła Kukiz. I ja myślę, że problem jest taki, że teraz się chyba sam ze sobą czuje najlepiej. Tak, to prawda. Pytanie, czy on się sam ze sobą zgadza, bo sam ze sobą też się nie zgadza. Jest warto pamiętać, bo też Jarosław Kaczyński parę dni temu, jak powoływał nowego rzecznika PiS-u, mówił, że musi być rzecznik osobnej partii i osobno o kampanii, dlatego że w kampanii wyborczej, żeby zapełnić listy, musi być 1500 osób. No i mam wrażenie, że to ciągle rzecz, która nie dociera do Pawła Kukiza. On musi wystawić jesienią w 41 okręgach.
41 okręgach wyborczych do Sejmu, plus najlepiej w 100 okręgach do Senatu, musi wystawić kilkaset, albo tysiąc, albo ponad tysiąc osób, które będą pod szyldem Pawła Kukiza walczyły o głosy. No bo no niestety tak jest zorganizowana polityka. No jak wchodzisz do polityki, no to musisz elementarne reguły polityczne, które mówią, że trzeba zarejestrować listy najlepiej w całym kraju, a jak nie, to przynajmniej w 21 okręgach, czyli w połowie i tak dalej, i tak dalej. Musisz mieć pod każdą listą kilka tysięcy podpisów. To nie jest tak, że można siedzieć na Facebooku albo jeździć z koncertami i tak zrobi się partia, tylko trzeba wykonać pracę, trzeba troszeczkę z ludźmi popracować. No a Paweł Kukiz na razie rzeczywiście jeździ z koncertami, mówi, że program to kłamstwo i obraża coraz to kolejnych swoich byłych współpracowników i im ktoś powie coś bardziej samodzielnego w radiu lub w telewizji, natychmiast dowiaduje się, że ten pan w ogóle pierwszy raz o nim słyszał. Ale też widać, że Polakom coraz mniej to się podoba, bo jednak Paweł Kukiz miał świetny wynik w wyborach prezydenckich, 20%, a w tej chwili w sondażach ma w najnowszych 14% głosów. Ja myślę, że Kukiz się trochę pogubił, bo z jednej strony on początkowo próbował, nie pokazując tego swojego programu, zagarniać jak najszersze rzesze wyborców, czyli sieć tak głęboko i szeroko zarzucać. No a teraz zaczyna mówić rzeczy, które zniechęcają do niego wyborców, bo zgadzam się tutaj z Guziałem. On ma rację, że w każdym wywiadzie Kukiza on sobie odcina kolejne grupy elektoratu, bo Kukiz jest takim politykiem, który do tej pory w swoich wypowiedziach właściwie można było powiedzieć, że to jest polityk taki narodowo-katolicki. Ostatnio słuchałam jego wypowiedzi w sprawach światopoglądowych. On wydaje się dosyć otwarty, bo mówi, że i akceptuje in vitro legalizacja marihuany i jest za związkami partnerskimi, chociaż nie za małżeństwami gejowskimi, więc wydaje mi się, że ten elektorat konserwatywny będzie miał tutaj problem z Kukizem. Ale mi się wydaje, że Paweł Kukiz mówi to, co każdy chciałby usłyszeć, to znaczy jak rozmawia dzisiaj z tobą i wie, że ty jesteś dziennikarką Gazety Wyborczej, to powiedzieć wszystko, żeby ciebie zadowolić, tak? Jak przyjdzie do TVN-u i zostanie zapytany o legalizację marihuany, to najpierw będzie kluczył, ale zapytany wprost, w końcu powie, tak, jestem za legalizacją marihuany i też uważam, że należy ją wykorzystywać do jako środek leczniczy. I tak naprawdę, gdybym dziś miał odpowiedzieć na pytanie, jaki jest program Pawła Kukiza, albo co on chce zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Cały mnie. Ale to wszystko jest tak niespójne, bo w kampanii będzie coraz więcej takich wywiadów Kukiza właśnie. Coraz częściej będzie pytany. Ja słuchałam uważnie tej jego konferencji prasowej po konwencji w Lubinie i on tam mówił rzeczy, które się wykluczają, bo z jednej strony mówił, że nie będzie zawierał żadnych porozumień z ludźmi, którzy są przeciwko IOW-om, a później powiedział, że właściwie on nie wyklucza koalicji z PiS-em, a przecież PiS jest przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym. PiS jest przeciwko legalizacji marihuany, PiS jest przeciwko jednomandatowym okręgom wyborczym i tak dalej. Tak, on mówił też o Korwinie Mikkem, że nie widzi żadnego problemu z tym, żeby on się znalazł na niej. A wcześniej mówił, że Korwin Mikke zadał mu cios w plecy. No, a Korwin Mikke też mówi, że Jowy to nie jest najlepszy pomysł. No dla mnie najgorszy. Wielkoduszny. Najpierw mówił, że tam zdradził go podczas, pamiętacie, słynną debatę. A po tygodniu ale dla mnie najgorsze jest to, że recepty, które przedstawia Kukiz, są kompletnie fałszywe. Bo jednak mówienie, że Jowy zmienią system i wymienią całą klasę polityczną w Polsce, to jest kompletne nieporozumienie, bo jak patrzymy na Senat, w którym 60 senatorów ma Platforma Obywatelska, 32 bodajże PiS i kilku mniejsze partie, no to widać, że te JOW-y utrwalają dominację największych ugrupowań. Zresztą widzieliśmy to w Wielkiej Brytanii. I przedstawianie JOW-ów jako sposobu na wymianę klasy politycznej i zmianę systemu w Polsce, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Nieporozumieniem jest też to, że mówienie o JOW-ach, że wszyscy ludzie tego chcą. No, ja nie mam takiego wrażenia, że Polakom, którzy szukają pracy, marzą o obniżeniu podatków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to akurat zajmują ją z całym szacunkiem. Ja to nie jest trudno głosy z pierwszej tury wyborów prezydenckich przeliczyć według ordynacji większościowej, przeliczyć na wybory parlamentarne, to wygrałaby partia Bronisław Komorowski, drugie miejsce partii Andrzej Duda, a partia Paweł Kukiz to byłaby chyba jeden głos. Tak, bo też w skali powiatów był jeden powiat, w którym Paweł Kukiz miał większość głosów w porównaniu z wszystkimi innymi. I z grubsza licząc, że mamy tam ponad 300 powiatów, to byłoby
by tak mniej więcej się pokrywały z dwoma kręgami wyborczymi, których musiało być 460, to już nie jest taka duża różnica. Mnie kilka dni temu Paweł Kukiz zaskoczył, jak powiedział, że nie da się w Polsce uleczyć prokuratury i wymiaru sprawiedliwości bez wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. To prawda, mnie też to znaczy, jest bardzo dobry model, czy system sprawiedliwości, w którym wybiera się przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, wybiera się szeryfa, sędziego pokoju, prokuratora i tak dalej. Tyle, że to jest kompletnie inny system prawny. Ja jestem bardzo ciekaw, bo to rzeczywiście bardzo często się przewija i w wypowiedziach Pawła Kukiza, i tych, którzy jeszcze do niedawna byli jego współpracownikami, bo dzisiaj to ciężko stwierdzić, to jest rzeczywiście jego współpracownikiem, oni cały czas narzekają, że ten wymiar sprawiedliwości źle działa. No rzeczywiście, no, wiemy, że trwają sprawy w sądach bardzo długo. Często i tuż w tym studiu krytykowaliśmy prokuraturę, że raz działa za wolno, raz za szybko, a w ogóle nie wiadomo według jakich reguł. Natomiast wiara w to, że Jowy w cudowny sposób naprawią system sędziowski i prokuratorski, no to zobaczmy, jak jest dzisiaj. No, gdyby były dzisiaj Jowy, PiS i Platforma rządziłyby niepodzielnie. Jakoś Platforma od 8 lat, znaczy od 4 lat obiecuje reformę prokuratury i obiecuje, i nic z tego nie wynika. No, pytanie, czy PiS to zrobi, ale to, że zmieni system, jeżeli PiS zmieni system, to nie zrobi tego dlatego, że będą Jowy, tylko dlatego, że postanowi, żebyśmy mieli pewne fajerwerki. Kończąc też, Władek Paweł Kukiza, nie wiem, czy mieliście to wrażenie, ale ta konwencja jego, no, wcale nie była tak energetyczna, jak się spodziewałem, no, jak można było sądzić po jego wyniku z wyborów prezydenckich. No, to nie jest tak, że tam było więcej, mówiąc młodzieżowym językiem, poweru niż na konwencji nowoczesnej.pl. No Kukiz sam nie ma już w sobie tego poweru, bo też... Ja mam takie wrażenie, przepraszam, że on się trochę pogubił, że... Tak, ja to właśnie powiedziałam, że on się pogubił. Grał na siebie, póki dochodziło tylko Pawła Kukiza, kandydata na prezydenta, to on jeszcze jakoś znajdował w sobie energię, żeby nie powiedzieć taką złą energię, bo to, co powiedział ze sceny po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, no to tam był jad nienawiści, prawda? Ale on się też pogubił dlatego, że wybory prezydenckie to są takie wybory spersonalizowane, gdzie właściwie wszyscy widzą lidera i głosują na jakąś konkretną osobę. A Kukiz zaczyna budować te swoje komitety referendalne, jedzie do jakiegoś regionu, czy do jakiegoś miasta powiatowego i widzi po prostu, jacy ludzie tam przychodzą. To są ludzie, którzy już byli w wielu partiach, w polityce im nie wyszło, byli w AWS-ie, byli w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, chociażby, jak patrzę na tych ludzi w Lubinie, którzy z nim współpracowali, i oni zaczynają rozmawiać, pewnie, ja sobie tak to wyobrażam, no po co oni idą do tych wyborów, co chcą zrobić i jak osiągnąć cele polityczne, tak? I tutaj zaczynają się właśnie tarcia, zaczyna się to, co widzieliśmy w Lubinie, zaczynają się kłótnie i też Kukiz, no jakby z niego schodzi powietrze. Co ci na to? On widzi, że ta Polska taką piękną nie jest, jak mu się wydawało być. No i łatwo było mówić o rozwalaniu systemu, ale kiedy pytamy, co w zamian tamtego systemu, to już zaczynają się schody i kłopoty. I musi zdecydować się na jakąś opcję i z tym jest chyba problem. Co ci, to może pomówmy o Platformie Obywatelskiej, która zaczyna mieć program, chociaż oficjalnie deklarowała, że przedstawi go we wrześniu, a teraz będzie konsultowała to z wyborcami, z którymi się spotyka. Tylko czy warto czekać naprawdę do września, czy nie szkoda? Przepraszam, pierwszy raz Janusz Lewandowski powiedział u mnie w programie, że program zostanie przedstawiony na tej wielkiej konwencji w czerwcu. No właśnie. I tam się dowiedzieliśmy, że nie. No i tam się dowiedzieliśmy, że tego programu nie będzie, bo program pojawi się później. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że Platforma czeka do września. Nie podoba mi się też to, co przedwczoraj powiedział u mnie w programie Janusz Lewandowski, że będzie rozwiązanie dla frankowiczów. Bardzo wydaje mu się, że ciekawe, interesujące dla obu stron, zarówno dla banków, jak i dla frankowiczów, ale on nie powie jeszcze, jaki to jest program, bo się dowiemy wkrótce. Wczoraj pani premier mówi, że też jest ten program i że on jest świetny, ale przedstawi to dzisiaj pani Krystyna Skowrońska. Prawdę mówiąc, trochę tego nie rozumiem, że mam jakiś fajny pomysł, no to go ogłośmy, a nie czekajmy, aż koleżanka może nas wyręczy. A to jest program Poranek Tok FM. Już teraz informacje, my wracamy po nich. To jest powtórka. Tworzy tylko osobne niewyrazy sensu, połączenie mają odpowiednie. Osobne odpowiednie niesensu tworzy, połączenie wyrazy mają sens tylko. Osobne wyrazy nie mają sensu. Sens tworzy tylko odpowiednie połączenie.
Zaproszenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kobajańczyk. To jest powtórka. Poranek Radia TOK FM, Piotr Kraśko oraz jeszcze dzień dobry. Z nami Jolanta Teplinkowska, Renata Grocha, Michał Szulczyński. Mówiliśmy o programie, platformie, o tym, czy warto czekać do września z tym programem, albo chociaż jeden dzień, czy warto czekać. Jak już się zapowiada ulgi dla frankowiczów, to można powiedzieć od razu. Renata Grocha. Wyraźnie widać, że platforma ciągle jest w defensywie, ciągle jest krok za PiS-em. Jednak ja tą taką częściową odsłonę różnego rodzaju propozycji, bo dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o propozycjach podatkowych platformy, które są rozważane w rządzie, odbieram jako odpowiedź na to, co robi PiS, czyli na to, że PiS pokazał program, że jednak on jest komentowany i platforma też na tle PiS-u, który bardzo hojnie sypie pieniędzmi, których nie ma, chce się pokazać jako partia taka bardziej racjonalna. I tutaj no, rozumiem tę taktykę, że teraz jest jakaś odsłona programowa, ale tych szczegółów ciągle jest za mało, no bo jednak jeśli premier rządu idzie do programu, tak jak była wczoraj u ciebie, który ma dużą oglądalność i mówi o tym, że jakieś propozycje zostaną następnego dnia przedstawione, to czy taki właśnie program nie jest najlepszą okazją, żeby powiedzieć ludziom, jakie są zamierzenia rządu, jeśli chodzi o te propozycje dla frankowiczów, tym bardziej, że one były obiecane kilka miesięcy temu i rząd ich nie przedstawił. No to, co rząd przedstawił do tej pory ustami wicepremiera Piechocińskiego, to właściwie są propozycje samych banków, bo nic więcej tutaj no, rząd nie zaproponował. Nie zdecydował się na to, żeby to, co proponował na przykład szef Komisji Nadzoru Finansowego, żeby przedstawić frankowiczom taką propozycję, żeby mogli przewalutować kredyty, dopłacając tę kwotę, którą zarobili na tej różnicy kursowej. Więc tutaj po prostu myślę, że rząd no, na pewno nie pójdzie wariantem Orbana, który proponuje PiS, że przewalutujmy kredyty po kursie zaciągnięcia, bo to byłyby koszty dla banków no, kilkudziesięciu miliardów złotych i tutaj nie sądzę, żeby się rząd tego Kopacz na to zdecydował, ale myślę, że jeśli premier no, występuje w jakimś programie, to mogłaby opowiedzieć o tych propozycjach, a nie mówić, że jutro jej koleżanka jej przedstawi. Ja mam takie wrażenie, tylko dopowiem, przepraszam, bo Renata Grochal o tym mówiła, o tekście Gazety Wyborczej. Według gazety jest możliwe, że Platforma zaproponuje zerowy PIT dla młodych ludzi, czyli ludzi do 30 roku życia i na przykład obniżkę podatku dla firm, tych firm, które zatrudniają na etat, obniżkę z 19 do 15%. No to akurat są bardzo dobre propozycje i to jeżeli one rzeczywiście, jeżeli nas na to stać, bo to znowu jest pytanie o to, czy przy tym pomyśle PiS-u, że będziemy uszczelniać podatki, który jest dla mnie dość zabawnym pomysłem, bo tak jak mówił wczoraj prezydent Aleksander Kwaśniewski, on tak słyszy od 90 roku mniej więcej, czyli od pierwszego Sejmu, że kiedy jest jakaś dziura budżetowa, to uszczelnimy podatki. No w całej Europie jest problem ze ściągalnością podatków i VAT-u i jakoś nie rozumiem, się to nie udaje. Nie wydaje mi się, żeby z tego tytułu można było zebrać 50 miliardów złotych, co obiecuje pani premier Inspe Beata Szydło, to jest po pierwsze. Po drugie, powiedziałaś o przewalutowaniu kredytów. No, rzeczywiście po kursie historycznym to jest masakra dla systemu bankowego, tym bardziej, że to, co zapowiedziała wczoraj pani Beata Szydło, to ten dodatkowy podatek bankowy, którym, co dla mnie było zadziwiające, nie zostaną objęte ani spółki, ani banki spółdzielcze. No i na pytanie, dlaczego tym podatkiem nie zostaną objęte SKOK-i, pani Beata Szydło powiedziała, bo SKOK-i nie są bankami. Tylko pytam, czym są SKOK-i w takim razie? Bo SKOK-i są związane z PiS. To po pierwsze. I dlaczego pani Beata Szydło nie mówi o tym, że wszystkie polskie banki już płacą za SKOK-i i to jest ta kara z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którą trzeba zapłacić po to, żeby uratować pieniądze ludzi. Nikt też nie mówi o tym, o czym akurat mówił Janusz Lewandowski, że kredytów frankowych to jest 500 tysięcy, a tych, którzy mają swoje oszczędności w bankach, to są 24 miliony. I teraz co, mamy nałożyć kary na banki i doprowadzić do tego, że te 24 miliony ludzi, drobnych siłaczy, stracą swoje oszczędności? No to jest taka droga donikąd. To tylko dopowiem jeszcze, że sektor bankowy w Polsce jest największym płatnikiem CIT ze wszystkich branż, jakie mamy w Polsce. No ale wczoraj pani, 4 miliardy złotych. No ale wczoraj pani Beata Szydło powiedziała, że tylko SKOK-i płacą podatki w Polsce, a wszystkie inne banki, przepraszam, gdzie?
No tak, ale PiS milczy o tym, że jednak jak wprowadzimy ten podatek bankowy czy podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, to to się odbije na cenach dla klientów indywidualnych, bo przecież no, po prostu to jest oczywiste, że ceny pójdą w górę i tutaj no jednak że będziemy przeciętni Polacy, że będzie niższe oprocentowanie lokat, no że będą większe prowizje bankowe, że będą wyższe ceny towarów w sklepach i tak dalej, tak dalej. Że te kilka miliardów zysku państwa jest warte tego. Ale... Okej. Okay. Jak patrzę na Platformę Obywatelską, mam takie wrażenie czasem, a im częściej widzę panią premier występującą czy to w terenie, na konferencjach prasowych, czy to w mediach, tym bardziej mam wrażenie, że to jest jedyna osoba Platformy, której się chce w tej chwili. Pani premier jeździ po kraju, spotyka się z ludźmi, w niedzielę odwiedza fabrykę, aczkolwiek uważam, że akurat odwiedzanie w niedzielę fabryki to nie jest dobry pomysł, ale w niedzielę mogła być po plaży przejść. Poniedziałek niech pójdzie do fabryki, ale okej, to zostawmy. Ale teraz się czepiasz, bo zasuwa rzeczywiście. Nie, zasuwa i widać, że jej się chce, tylko mam wrażenie, że nie jej się chce. A Platforma taka jako całość jest taka, jak słuchałem przez trzy dni, przez ostatnie trzy dni, co mówiła Platforma Obywatelska, jeden co miała do powiedzenia, to komentowała propozycje programowe PiS-u. Znaczy, oczywiście to dobrze, że mamy merytoryczną dyskusję, PiS powiedział, będzie to kosztowało tyle, tamci mówią, to będzie kosztowało tyle, no i wyborca sobie może ocenić, prawda, spróbować jakoś stwierdzić, kto tutaj ma rację. Wolę, żebyśmy rozmawiali o podatkach, niż okładali się bokami. W tym sensie ta dyskusja jest w miarę merytoryczna i to jest fajne, tylko że jeżeli jedynym pomysłem Platformy tej masy posłów jest krytykowanie programu PiS, to trochę mało, prawda? I tutaj jakaś jest dziwna dysproporcja, że wszyscy powiadą, że Platforma jest super zmobilizowana. Ja mam wrażenie, tak, zmobilizowana jest pani premier Kopacz. Natomiast cała reszta to raczej siedzi w gabinetach i tylko wychodzi i coś tam. A ja uważam, że bardzo dobrze, że Platforma punktuje PiS za te bardzo populistyczne obietnice, których nie jesteśmy w stanie spełnić. To znaczy, polski budżet tego nie wytrzyma. I właśnie konkurencja polityczna polega na tym, że jeśli jakaś partia przedstawia program, który nie jest realistyczny, to trzeba pokazać wyborcom, że to wszystko grozi po prostu załamaniem budżetu. Ja tylko mówię, że jeżeli jakaś partia rządzi od 8 lat, jeżeli od 3 dni nie mówi o niczym innym, tylko o tym, jakie są propozycje opozycji, to wydaje mi się trochę mało. I też mam nadzieję, że politycy PiS-u teraz podliczą propozycje Platformy Obywatelskiej i też przedstawią swoją alternatywę, no bo tutaj słyszymy, że to będzie tutaj 3 miliardy, tu 3 miliardy, tu 3 miliardy, tu 2 miliardy i zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale mi się taka dyskusja... Ale zgadzam się z Michałem, jeszcze chciałam dokończyć, że rzeczywiście widać, że Ewa Kopacz się wzięła ostro do roboty i że jej się chce. Ona ma jakieś problemy komunikacyjne, bo ja widzę tutaj właśnie taką słabość Ewy Kopacz, że ona, jakby te jej wystąpienia są takie za mało konkretne, za mało w nich treści, ale widać, że ona rzeczywiście ma jakiś pomysł, ma konkretne rozwiązania, choćby te podatkowe. Mnie się na przykład to podoba i uważam, że to się może też młodym ludziom spodobać, że do 30 roku młodzi ludzie będą zwolnieni z PIT-u, a firmy, które jak będą... armatorzy w Grecji, a firmy, które będą zatrudniały ludzi na umowach o pracę, a nie na śmieciówkach, będą miały obniżone podatki, bo tam też jest taka propozycja, że to są rozsądne propozycje i rzeczywiście no, w ramach tego, jak widzimy, bo dzisiaj w gazecie są też koszty wyliczone, że to nie jest takie obciążające dla budżetu, jak propozycje PiS-u. Tylko właśnie pytanie jest takie, czy Platformie wystarczy czasu, bo teraz Polacy pojadą na wakacje i na wakacjach jednak nie interesują się polityką i czy ten wrzesień wystarczy, czy wrzesień i październik wystarczy na to, żeby odzyskać polityczną inicjatywę, no to jest zagadka. To jest zagadka, natomiast jeżeli mówicie o tych dyskusjach wokół programu PiS-u, mnie jednak brakuje takiej poważnej debaty i konferencji, gdzie rzeczywiście wyszliby eksperci i pokazaliby, nie wiem, na planszach, na wykresach, że to się nie składa, dlatego że na razie to, co mamy taką typową pyskówkę, znaczy słowo przeciwko słowu i jeżeli widzisz dwóch panów czy dwie panie, z których jedna mówi da się, a druga mówi nie da się, to ciągle jesteś w takim, zostajesz takim wielkim znakiem zapytania, to kto mówi prawdę, tak, bo jeżeli ja słyszę, że strona PiS-u mówi tak, bo wy byście chcieli, żeby ludzie cały czas żyli w biedzie i utwierdzacie ich w tym, że nic się więcej nie da zrobić, a strona Platformy mówi, ale to się nie złoży, to wywali budżet i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciała, żeby ktoś usiadł
i pokazał ludziom prawdziwe wyliczenia, a nie to, że wiesz, że masz pyskówkę z jednej. No nie, ale media to jednak robią, bo u nas na przykład w gazecie Witold Gadomski w poniedziałek na drugiej stronie wyliczył te wszystkie obietnice PiSu i pokazał, że to się po prostu nie spina. To wszyscy wiemy, że to się nie spina, tylko mnie brakuje takiej inicjatywy Platformy, tak? Że proszę bardzo, tutaj mamy takiego pana, takiego pana, takiego pana, pokażcie, wyliczcie, da się zebrać te pieniądze, nie da się zebrać tych pieniędzy, ile realnie można zebrać z uszczelnienia podatków, a ile nie można, ile realnie można zebrać z podatków od sklepów, a ile się nie da, ile nas będzie kosztowało 500 zł, bo już teraz nie wiem, czy będzie też na pierwsze dziecko, czy na drugie, trzecie, bo to się zmienia w zależności od tego, kto się wypowiada. Na pierwsze tylko w rodzinach takich, no, ubogich. Także ale to też już nie jest takie pewne. Ile nas na będzie... Pewno na drugie i kolejne. To na pewno, tak, 500 zł. Tylko tak jak też mówił wczoraj Aleksander Kwaśniewski, czy to jest rzeczywiście zachęcenie ludzi do tego, żeby mieć więcej dzieci, że dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko? Niekoniecznie, bo to, co powinno się zrobić, to stworzyć warunki dla młodych matek zwłaszcza, które są lepiej wykształcone niż wy, panowie. I to cytuję tylko prezydenta. Patrzę z akceptacją. I słabiej opłacane, żeby im stworzyć warunki do tego, że one mają, nie wiem, żłobek w pracy, że one mają przedszkole w firmie, w której pracują, a nie dawać 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bo to nie o to chodzi. No to tylko to bardziej, że kolejna część rozmowy po informacjach radia to tak jesteś. To jest powtórka. Piotr Kraśko, Poranek Radia.